to nie jest koszykówka czy piłka nożna, że się weźmie piłkę samemu, przedrybluje kilku i rzuci. Tak, tutaj jest jednak złożona sprawa i tą piłkę trzeba dostać w miarę odpowiednio. No, z niczego się nie ukręci Bata, także no, nie wszedł w mecz dobrze i później przez cały mecz gdzieś tam się pojawiały te jego błędy takie, na które wcześniej tak jakby żeśmy nie spodziewali się takich. Nie zwracali błędów, uwagę, także albo przeciwnicy. No Leon kiwający to jest naprawdę ewenement. Ja obserwując tego chłopaka przez ostatnie lat 8-9, gdzie gra na najwyższym poziomie, to w tym sezonie kadrowym kiwnął więcej razy niż przez całą swoją karierę. Także coś z tym tempem, coś z tym zgraniem jest nie tak i wczoraj to wyszło i między innymi dlatego nie czuł się pewnie w ataku.